Cześć, witam wszystkich w 29 odcinku Zagrajmy w Black Mesa. Chyba z tego co widzę będziemy tym razem podróżować po kanałach. Cóż za zaskoczenie. O, kolejny headcrab z tego co widzę. Jakiś się tutaj czaił. No, no tak, załatwiliśmy barnakla ładunkiem wybuchowym, żeby uzyskać achievement. Czemu nie? Czemu nie? Dobra, czego my szukamy? Życia, zdrowia, pancerza. To zawsze. Przydałoby się też jakiś zasób amunicji być może, czemu nie? A, już widzę, że tutaj trzeba będzie tych delikwentów odpowiednio uspokoić. To chyba mi się udało nawet zrobić. Skakujemy... O, czekaj, zaraz. Tu jest chyba stary znajomy nasz, tego co mi się wydaje. O, jak tak dalej pójdzie, to ja chyba się wcale od niego nie uwolnię. Zaraz, czy on tutaj jest, czy go tutaj nie ma? To jest dobre pytanie. Jakbym go nie widział, ale... O, w mordę jest. Dobra. Ale bajer, czemu ja nie mogę z tej cholernej drabinki zejść? Super, no ta, użarł mnie prawie całkowicie. Bosko. Po prostu bosko, idealny początek odcinka. Ale teraz tak, a tu jest, dobra, spróbujmy go. Czy to go zrani w ogóle? Chyba obrywa, jakby nie patrzeć. Też nie, chyba nie, może i nie. Dobra. To w takim razie... Kusza. Gdzie jesteś? Tutaj gdzieś? Ale oberwał! Idealny strzał po prostu, no. Oby ich więcej nie było, bo to mogło się skończyć marnie. Jak widzieliście, jednym dziabnięciem użarł mi właściwie połowę moich zasobów zdrowia. Czy ja go przygwoździłem do ściany w ogóle? Nie, chyba nie. Dobra, fajnie. To jakiś pancerz widzę, co mnie cieszy niezmiernie. A z drugiej strony... No i granaty. Dobra, może być. A, i tu jest jeszcze pancerz. No. Fajnie, fajnie, tylko czemu... Dobra, na razie musimy sobie radzić z tym, co mamy. Dajmy szansę temu zapisowi, może coś jeszcze z tego będzie. Coś się rusza? Czemu tak dziwnie jak... Dobra, Gordon, schyl się, przepłyń. Nie daj się zmiażdżyć. Dobry z ciebie, gościu. Dobra, czy to mnie parzy, czy nie? W sumie trudno powiedzieć. Tak, parzy mnie, super. Genialnie. Cudownie. Wow, ginzesz. Wow. Mega. Obudowa od ładowarki HF. Takiej klasycznej, jak z jedynki, super. Ten sam przedmiot wystąpił. Właśnie, możemy sobie porównać nawet. Proszę bardzo, czekajcie, niech ja to podniosę tylko. Jakieś... Taki sam przedmiot wystąpił w Half-Life 2, jako możliwy do znalezienia no na wysypisku śmieci. Tak. No trochę się to pozmieniało, chociaż z drugiej strony, bądźcie rzeczy, nie aż tak bardzo, dobra. Poladujmy sobie trochę pancerza, na pewno się przyda. Nawet nie będę próbował narzekać, bo to się nie zda na nic. Tutaj coś nie. Dobra, fajnie, fajnie. Idziemy dalej. Super. Kolejny barnakul odszedł z tej gry. Co za smutne, prawda? Stwierdzenie. Dobra. Wow, a to w tę stronę? Ale... Czemu to mnie bije? Dobra, damy jakoś... Chciałem powiedzieć, że damy jakoś radę, ale jak widać... Najwyraźniej niekoniecznie. No nie, no nie mówcie nawet, że tutaj aż. No dobra, to w takim razie przechodzimy od nowa. Zapisując się co i rusz już tym razem. Nie było... Gdzie jesteś, brzydka? Rybko. Czemu ja cię nie widzę? A tutaj!
No chodź, jeszcze jeden strzał co najmniej, no. Ach, szaliście. Tak się rozwalę. Aż ty, ale mnie uzabra, tak jak poprzednio. No dobra. W takim razie musimy sobie z tym radzić. Gordon, do jasnej. Cholery, weź się od tej drabinki odczep. Też sobie znalazł, kurczę, taktykę łapania po śladami tej drabinki. Dobra. Też już jak... Pewnie, pewnie. Powiem ci, że masz ściśle zaawansowane umiejętności w tej dziedzinie. Gordon, jakbyś tak mógł. Dobra, ta drabinka ewidentnie ma w sobie jakieś błędy. Ale nie wiem. Mówię, dajmy szansę temu zapisowi. Tutaj przemknijmy niczym cień. O, pięknie. Już weźmy strzelbę, bo wiadomo co tutaj będzie. Szanowny użar. Dobra, nie wiem, szanisz to się. Znowu się podładujmy. Nie ma tak jak dobry fail. Dobra. No i teraz to już akurat zdecydowanie się zapiszę w tym miejscu. Gincie. Dziękuję. No tak, no i tutaj mamy jakąś formę wyzwania najwyraźniej. A... ciężko powiedzieć, jak to zrobić tak, żeby dobry moment wyszedł. Świetnie. Dobra, uszło w to oko. Tam jest chyba jakiś marines, więc spróbujmy go poczęstować czymś konkretnym. O, dwóch! Ale Bayer, no pewnie, jasne Mario, pewnie. Dobra, no to się nie udało. Spróbujmy jeszcze raz. O, nawet życia nie straciłem, no proszę. Tym razem już konkretnymi rzeczami ich poczęstujmy, tylko trafiając może. Tak, no to podziałało. No, trochę słabiej niż miałem nadzieję, że się uda, no ale mimo wszystko. Dobra. O, ty brzydale, ty. Dobra, ja mam na ciebie metodę. Tylko jeszcze trzeba trafić, no to wiadomo. Aha. No i chyba po wieżyczce. Okej. Nie będę narzekał. No bo i czemu. Aha. Fajnie. Wejdźmy tutaj, podnieśmy pancerz, bo tak ładnie na mnie czeka. Gordon, no weź, że człowieku się ogarnij z tymi drabinami. Tak widzę jeszcze amunicja. Dobra, fajno. Nawet niezła sytuacja w miarę. Więc chodźmy na górę, być może. Czemu nie? Bym przeładował amunicję, pistolety, bronie, wszystkie. Na wszelki wypadek. Nie wiem czego by tu użyć. Aha, ekran wczytywania. Cudownie. No po prostu genialnie. A, no i też szukałem ciekawostek o Half-Life'ie w internecie i mówiąc, że nie za bardzo mogłem je znaleźć. Poza tym, no, że wiele filmów i jakichś gier się do Half-Life'a odwołuje, ale to nie są jakby ciekawostki z samego Half-Life'a w gruncie rzeczy, prawda? Więc no niestety chyba jednak pomysł z ciekawostkami nie wypali. Aha, jakaś muzyczka, świetnie, świetnie, czemu nie? Wytrzymam jakąś pułapkę tutaj? Ale to taki ładny widoczek, tam jakieś samoloty. Aha, obcy walczą z ludźmi. Ciekawie, ciekawie, nie powiem. Ładunki wybuchowe. Dobra, jeszcze więcej ładunków? Nie. A, 100 na 100, widzicie? Dobrze się to zapowiada nawet. Przyciszę sobie słuchawki trochę, okej. On żyje czy nie żyje? Z tego co widzę, nie żyje. No, mamy ślady bitwy. No, zdecydowanie. Ręka, noga, mózg na ścianie, jak to mówią.
wielu poległych wśród naszych i wśród Marines. Wśród naszych i wśród Marines, tak, to nie wyszło. Wśród naszych i wśród kosmitów, tak, to chciałem powiedzieć, dobra. Idziemy dalej. Tylko nie wiem, którędy, ale idziemy. Chyba tutaj też trzeba pokombinować, co? Zaraz. Czemu ja to nie mogę wleźć? Może nie tędy. A, tędy mam iść? Nie, no czy was pogrzało? Okej, no, znaczy no okej, ale... Aha, super. Teraz zachęcają mnie do wyjęcia bazuki, więc to zrobię. Jakiś rozwalony samolot tam leży. Uuu, może przeżycie. Nie, nawet nie mówcie, że będę musiał z nimi walczyć wszystkimi, to jest niemożliwe. Aha, już widzę Marines i tym podobne stworki. I rzecz mi śmiertelny skubańcu. Wow, czołg! No super, jak zwykle mam wyrównane szanse z tego co widzę. Raz oberwał. Drugi raz oberwał. Wow! Rozkruszył mur! Znaczy no, skałę! No dobra, wielki szacun, to się rzadko zdarza w grach. O ja cię chromole! Nie, no jak to? Ej, gro! Przecież zawsze to było pancerne. Nie ogarniam. Dobra, zaraz, oberwę z tego. O! Chyba to nie podziałało tak jak miało. Zanadujmy jeszcze raz. Czy co, chyba musimy się kopsnąć po... te rakiety, dobra, udało się. Całe 15% mocy, super, pancerza. Wow. Ale się to udało, dobra. Teraz chyba tu jeszcze jakiś Marines stacjonował, ale to zaraz się nim zajmiemy. Wielki szacun dla twórców moda z tego powodu, że po prostu skała dała się rozwalić. Rzadko się to zdarza. Dlatego wielki szacun. Ha, oberwał. No tego się nie spodziewałem. Okej, fajnie. Kurczę, co do mnie strzela jeszcze? Ła. O nie, no jeszcze bardziej się skamście. Jasne. Czemu nie? Nie widzę celownika, nie widzę. Dobra, tego nie przeżył. Tylko nie mówcie, że naloty, ja już mam dość nalotów. O tak, sporo apteczek, no. Dobrze myślicie, granaty, jak najbardziej. Ja wszelkie granaty bardzo chętnie przyjmę. Co to, dwa czołgi były? Nie, tak się rozpadł. Wow. Całkiem nieźle, dobra. O, jeszcze tu apteczki. O, 100 punktów HP, no to nie najgorzej w sumie. I kolejny najlepszy na świecie kubeczek. Może kiedyś taki będę miał, jak się dorobię, dobra. To mogę podnieść? Nie za bardzo. Okej. Wiecie co, zmiatamy stąd, bo zaraz jeszcze coś wpadnie na pomysł zrzucenia jakiejś wielkiej bomby i będzie źle. Tak. Coś tutaj jest może? Prócz zasranego fotela? Nie, nie za bardzo. Okej. Co to jest? Mogę tu wejść tak normalnie, czy nie za bardzo? Nie za bardzo, dobra. W takim razie. Spójrzmy co jest tutaj. Wow, snarki go jedzą. Ale taniec. Czy one mogą do mnie wleźć? Chyba nie, na szczęście. Super. Jak już wiemy, snarki są groźne w takim razie. Puszkami da się rzucać. No, wieżyczkę da się rozwalić, także no, czemu nie? O!
O tak, tego potrzebowałem jak najbardziej. Coś jeszcze może tutaj znajdę ciekawego? Czy jednak nie? To zablokowane. No dobra, no to co, idziemy tędy w takim razie. Odstawmy ten złom. Niech mi tutaj już nie bruździ. Wiecie co, zapiszę się na stałe może. O, lekka przycinka, ale to nic. Jakaś winda, no dobra, no to... Zaraz z niej skorzystamy zapewne. Z tego co widzę, to też tutaj jest granat do granatnika, więc czemu by go nie użyć w sumie? O, widzicie? Jeden strzał i wszystkie skrzynie rozwalone od razu. Fajnie, fajnie, apteczka, to zablokowane. Ciekawe, czy jakbym rozwalił tę skrzynię łomem, to coś by z niej wyleciało jednak. Wątpię, mimo wszystko wątpię, dobra. Czyli co, korzystamy z windy, tak? A to wygląda, weźmy sobie flarę do towarzystwa. Zapiszmy się i na górę. No tak, no... Trollololo. Dobra, na dół, no na dół, no. No tak, tak. Milczący zjazd windą, czemu nie? No i licznik Geigera już się odezwał. To znaczy, że będziemy mieli problemy natury chemicznej. Ale śnieżek, no fajne, fajne, nawet bardzo fajne. Ciekawe, czy ta flara się stopi, jeżeli ją tam wrzuca. Trudno powiedzieć, dobra. Spróbujmy na to skoczyć, ała! Dobra, to był zły pomysł. Znaczy jednak poróżę. Myślałem, że te skrzynie mnie utrzymają. Ale tu wszystko jest, ten... uwalone w mazi jakiejś dziwnej. Coś dało? Nie za bardzo, ale mogę tu wleźć. A to tutaj są te całe maszynerie z zieloną, wyciągniętą mazią, o których mówiłem, co to myślałem, że to... że to strażnicy Barneje je popsuli w swojej recenzji jednej tej gry Half-Life. No dobra, czyli ostatecznie one tutaj są. Trochę pozmieniali, no znowu trochę pozmieniali rozmieszczenie wszystkiego twórcy moda, no ale okej, no nie miejmy im tego aż tak bardzo znowu za złe. W końcu to jest w gruncie rzeczy ich gra. O, myślałem, że już mnie nie zauważy. Dlatego tak chciałem przycelować, ale mnie zauważył skubaniec. Dobra. Czy ta barierka została... rozerwana przez granatnik? Czy ona już była taka rozerwana? Jeszcze coś się kopci? Dobra, swoją drogą chętnie bym sprawdził. Jak walnę tutaj? A niech będzie, że zmarnuje granatnik, a co? Nie, ona była już rozerwana z tego co widzę. Okej. Tutaj może coś... poza radioaktywnymi odpadami. Już jest tutaj bez liku. Apteczka, no dobra, może być, nie będę narzekał. Gałki oczne, porywane ręce, nogi, torsy. Czyli normalka w Half-Life'ie. Znaczy w Black Mesh'ie właściwie, bo w Half-Life'ie to może trochę mniej, a w Black Mesh'ie tak. Wow, wow, nie, żartujecie sobie chyba. Ten czołg sam walczy? Nie mam więcej pytań, ja się tu zaczaję, poczekam. Ten w ogóle nie ogarnia. Spoko. Ale teraz jest pytanie, czy ten czołg może mnie dopaść, czy nie? Chyba nie może mnie dopaść, biedaczek. Ale ilu ich tu jest? O, zdecydowanie powinno być ich tu mniej. Ginże w skubańcu jeden. O, jak ja nie wcelowałem, zaraz twarzyczkę dostanę się. O, pięknie. I skończyła mi się amunicja, super. Dobra, ten czołg działa i definitywnie celuje we mnie, więc wiecie co? Ja go rozwalę po prostu. Chociaż scenariusz w Half-Life 1 był inny, ale co to.
Może ja go nie mogę rozwalić? Co ty taki pancerny jesteś? Halo? Chyba go nie mogę rozwalić, ja mam go chyba wykorzystać. W jakiś dziwny sposób. Mogę w ogóle... O, ale jak coś to strzelił, no? Nie no, pewnie najlepiej tak. Super. Nie no, co to ma być w ogóle? Jakieś żarty są, czy jak? Co ja mam... Co ja mam tu zrobić, gro? Super, on się tu blokuje. Dobra, spróbujmy jeszcze raz strzelić z bazuki, też to będzie samobójcze pewnie. A, czyli da się go rozwalić. No, słodko, po prostu słodko. Takie życie. W Half-Life 1 trzeba go było wykorzystać, a nie zniszczyć. To jest nie fair. No dobra, może mi jeszcze dadzą jakoś przeżyć, zobaczymy. Apteczka, apteczka, amunicja. Z tego co widzę, tutaj nie wejdę. Okej. Tu co? Pancerz? Tak za darmo? Nic się na mnie nie czai? Okej. No to nie narzekam w takim razie. Czy jednak dadzą mi jakoś żyć? Mówię, nie narzekam. Super. Całkiem nieźle. Coś tutaj mogę ruszyć? Nie za bardzo, okej. Okay. No to wychodzimy stąd w takim razie. Uładowawszy siłę. Zajrzyjmy się, może jeszcze coś znajdę. Rakiety. Fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie fajnie. Może zajrzymy mu pod maskę. Mogę przesunąć czołg, tak? No, inteligentnie, inteligentnie. O, fajnie by było, jakby się dało oponą tam. Oponę mu założyć na ten, na lufę. Byłoby to śmieszne. Gdzieś coś wyżej może jeszcze? Nie, to tylko taka przebieżka jakby. Okej. No to idziemy dalej w takim razie. Tylko się zapiszmy, co by nie stracić wielkich postępów w rozgrywce. A czemu mam wrażenie, że coś mi tutaj zaraz zacznie bić? Czemu akurat się nie mylę? Może mi ktoś powiedzieć... Wow! Dobra, wiecie co? Granacik się należy. Za słabe zachowanie. Dobra, jeszcze jeden. Kurczę, czemu to się nie chce ten rozwalić? No może przyczynimy to snajperką. Ale to... Nie, Gordon. Dobrze, gratuluję. Bełt to bełt jednak. No, przeładował, przeładował. No, Gordon! Miej zmienić broń. Dobra, co my tu jeszcze możemy znaleźć? Więcej wieżyczek? A ja wcale nie chcę ustawiać jakoś, wiecie? Dobra, czyli to jest jakiś wózek naszych przyjaciół żołnierzy. Właściwie nie przyjaciół, ale to mniejsza z tym. Coś tu mogę zrobić? Będę za bardzo. To, po co to jest tak odchylone? No, widać taki jakiś artystyczny motyw po prostu tutaj. Twórcy moda mieli w tym wypadku. Czemu ja wszędzie wyczuwam kłopoty? Czego by tu postrzelać? Dobra, załóżmy, że na razie strzelamy z tego. Tylko, że celownika potrzebuję, droga gra. Oj, mam za przeżycia. No i ekran przytywany, znaczy może to i tego ekranu właśnie dotyczyły moje przeczucia, kto wie.
Kto wie? Tam coś się ruszyło, czy jak? Czy tylko taka jakaś paranoja to jest? Wiecie co, ja się lepiej przygotuję, dlaczego? No dobra, jakby nic tu nie ma chyba. Nie ogarniam, ale no chyba tu nic nie ma. Zwykłe, spokojne, puste pomieszczenie. Cały świat po prostu się wali, wszystko się po prostu zepsuło, a tutaj jest zwykłe, ciche pomieszczenie z martwym Barneyem. No i ta, i dźwignia do przełączenia. Sobie to zrobić. Oprócz przełączenia dźwigni oczywiście. Ale rozejrzyjmy się jeszcze przez chwilę, żeby później nie latać. I nie żałować, że coś tam się ominęło. Aha, połowa skrzyni spadła mi na dół. Słodko z ich strony oczywiście. Czemu nie? Dobra, wiecie co, biorę shotguna i... A, jeszcze tu są skrzynie. Biorę shotguna i przyłączam te dźwignie. To nic nie zrobi, okej. To w takim razie przeskakujemy przez barierkę. Niczym rasowy parkurowiec i przesuwamy dźwignię. I jedziemy na wycieczkę. O tak. Jakiś zapis? Dobra. W dół, tak. Jedziemy do dołu. Jakaś dziwna muzyczka. Czemu nie? Coś tu będzie doskakiwało, ale w ogóle wow, jaka atmosfera, co nie, lodziska? Czuć, że moment kulminacyjny się zbliża. Taka niecierpliwość też trochę w człowieku powstaje i narasta. Stąd to moje bieganie w kółko. Ciekawe, czy Gordon jest w ogóle zdenerwowany tym wszystkim. W sensie, czy ma stresa jakiegoś takiego. Nie wiem, coś w stylu. Wiem, że cały, że istnienie całego świata zależy w gruncie rzeczy ode mnie. Jak zawalę sprawę, to będzie przerąbane. Tam widziałem fokę. Która na szczęście jest zajęta walką z headcrabami. Jeszcze jedna! Czy wy sobie kpicie? Ale prawie mnie trafiła, patrzcie. Wow, wow! Kurczę. Jaki taniec. W ogóle w postaci ucieczki przed kwasem. Dobra, podładujmy się jeszcze trochę. Jak wiemy, zdrowia nigdy za wiele. Zjechaliśmy na dół, nic nam nie jest na razie. A, przynajmniej fizycznie, teoretycznie, bo tak... Psychicznie to raczej Gordon za zdrowy już po tym wszystkim nie będzie, tak mi się wydaje. Zabiłem tylko, nie wiem, tam powiedzmy 20 ton, coś nie, 200 ton, coś też nie. 700 ton po prostu kosmitów i tam, nie wiem, powiedzmy cały batalion Marines. Używając głównie łomu. Takie normalne. Taka rekreacja przed śniadaniem. Wiecie, każdy ma inny fitness ustalony jakiś tam. lub ewentualnie też brak fitnessu, ale to inna sprawa. Przeładujmy strzelbę, chodźmy na górę. Aha, nie mogę tego użyć, to jest puste, to jest życie, dobra. Fajnie. I najgorzej znaczy się. Ładunki wybuchowe. Co my tu mamy? Ho! No, chyba będę musiał tam na dół zejść z tego co widzę. Hmm.
Aha. O tak, ten tekst lubię. Mamy 100% mocy naszego garniturku. O nie, dobra, nie, tak, dobra. Jestem przekonany, że tutaj będzie walka z niejakimi... cicho-ciemnymi paniami, także... To już wolę, tego wolę dokonać w następnym odcinku, więc dziękuję za oglądanie, za wasz czas, za uwagę. I co? Do zobaczenia. Hejka.